Panie dyrektorze, przed nami szereg imprez. Proszę opowiedzieć, co nas czeka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj Eko Studio, fantastyczna rzecz. Nauka młodzieży z recyklingiem, z segregowaniem śmieci i naprawdę fantastyczna sprawa. I cieszymy się, że najbardziej uzdolnione dzieciaki z Kamiennej Góry przyjechały dzisiaj na ten projekt. Zamiast z Anią, która jest top modelką i modelką, jest wiele rzeczy tutaj fantastycznych. Natomiast dzisiaj przed nami chciałem Państwa zaprosić na 26, to jest czwartek, do Centrum Kultury na fantastyczny koncert z okazji Dnia Matki. Będzie to nieoficjalne, a właściwie oficjalne otwarcie studia nagrań w Centrum Kultury, które pozyskaliśmy i mamy gotowe. Trwają nagrania dzieci, które nagrywają piosenki dla swoich mam. Z tych sesji nagraniowych wyłonimy laureatów i wydamy płytę, która będzie nagrodą dla tych dzieciaków, którą oczywiście pewnie wręczą swoim mamom, ale będą mogły zaprezentować właśnie podczas tego koncertu. To jest koncert 18. czwartek, 26 maja. Zapraszamy bardzo serdecznie. Trzeba przyjść do impresariatu i odebrać bezpłatne zaproszenie. Mm-hmm. Studio nagrań to nowość w Centrum Kultury. Wcześniej tego nie było. Cieszę się, że jest. Już jesteśmy gotowi. Doposażyliśmy to z projektu, nauczyliśmy się, poskładaliśmy to do kupy i teraz myślę, że będą mogli Państwo korzystać. Mamy już następny projekt ze studiem, ale jest to nowość i myślę, że dzieciaki są zachwycone, zakładając słuchawki na uszy, tak jak pan redaktor, stając przed mikrofonem, który jest szerokopasmowym mikrofonem, gdzie za szybą jest realizator dźwięku. No, to jest niesamowite przeżycie dla dzieci i będziemy nagrywali filmik z tych sesji nagraniowych i tym dzieciakom puścimy już w trakcie koncertu, przed ich wystąpieniem. Myślę, że to będzie dla nich nie lada przeżycie, a myślę, że nie jedna łezka z radości, szczęścia i zadowolenia i dumy ze swoich dzieciaków artystycznych popłynie 26 w Dnia Matki. Zapraszamy serdecznie. Czyli tylko na to chcieliśmy zaprosić, tak? Nie, to jest jedna z pierwszych propozycji. Następna propozycja to jest Dzień Dziecka i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich dzieciaków z okazji Święta Dziecka, dzieci 1 czerwca oczywiście, na godzinę 11 na rynek. Na Placu Wolności będzie stała, wielka nasza profesjonalna scena i na to wydarzenie zaprosiliśmy Centrum Uśmiechu, które dzieciaki doskonale znają z przebojów A Dlaczego Gruszka Chce Być Chuda Jak Pietruszka i nie tylko, ale oni przyjadą do nas z nowym repertuarem z witaminą C i tam się dzieci dowiedzą, w jakich warzywach i nie tylko warzywach znajduje się witamina C. I to jest program dla przedszkolaków o godzinie 11. Wszystkich zapraszamy. Będziemy kontynuować, to będzie Eko Studio, czyli żakinada przejdzie przez ulicami miasta na rynek i dzieci zapraszamy do tego, żeby się przebrały w Eko. Mogą to być baterie, butelki i wszystkie inne rzeczy, które kojarzą nam się z Eko. I cała impreza będzie robiona w Eko Studio. I do tego zaprosiliśmy dwie gwiazdy, influencerów i tiktokerów z Warszawy. To jest Magdalena Bereda i Michał Gała. Fantastycznie rzecz. Magda tańczyła w Tańcu z Gwiazdami. Jest tiktokerką, znaną youtuberką i kręci się w okolicach Eko. A Michał jest finalistą Top Model i też jest tiktokerem. I myślę, że to będzie fantastyczne spotkanie ludzi, którzy z Warszawy dla nas są tacy nieosiągalni, a jednak okazuje się, że przyjdą, będą blisko nas, bo to są tacy sami ludzie jak my i Kamienna Góra niczym się nie różni, a finaliści we wrześniu pojadą do Warszawy, najprawdopodobniej na stadion Legii, na finał tego projektu, który dzisiaj rozpoczynamy. Finaliści przebrania, tak? Eko. Finaliści przebrania Eko, dokładnie tak. Także zapraszamy, bo naprawdę będzie warto. Oczywiście mnóstwo innych atrakcji dla dzieci, ale to jak standardowo będziemy opowiadali w następnych, ale pierwszego o 11 godzinie spotykamy się na rynku. Żakinada w stylu Eko. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkie szkoły przedszkola całej Kamiennej Góry.